Lepiej umrzeć walcząc za wolność, niż być więźniem do końca swoich dni, powiedział kiedyś Bob Marley. Lepiej umrzeć za coś, co większość z nas otrzymała w momencie narodzin. Większość z nas. Dziś pragnę opowiedzieć wam krótką historię o pewnym chłopcu, który nazywa się Iwan. Nic wielkiego, tylko zwykłą historię pewnego młodzieńca. Iwan urodził się w kraju, który od 1990 roku uznawany był za wolny. Oderwana od Sowietów Ukraina wydawała się być mekką rozwoju i demokratycznego systemu rządzenia. Iwan urodził się z poczuciem wolności, wierząc, że może mówić i pisać o tym, co myśli, bez ograniczeń. Dorastał w Kijowie, obserwując swój kraj w czasach problemów ekonomicznych oraz społecznych. W 2004 roku doświadczył na własnej skórze pomarańczową rewolucję, podczas której został aresztowany jego ojciec. Kiedy opozycja doszła wreszcie do władzy, jego rodzina znów stała się jednością i przez 6 lat żyła w spokoju, korzystając ze swojej wolności. W 2010 roku człowiek, który jak się wydawało został wyeliminowany, doszedł do władzy. Wiktor Janukowicz powrócił. Zamknął on w więzieniu Julię Tymoszenko i kontynuował pracę nad nawiązaniem bliższych stosunków z putinowską Rosją, w 2013 roku rezygnując z nawiązania współpracy ekonomicznej z Unią Europejską. Iwan nie miał innego wyboru niż walka, więc wyszedł na Majdan. Tam razem z tysiącami innych protestował przeciw decyzji rządu, mając nadzieję na pokojowe rozwiązanie problemu. Wtedy nadeszła policja i oddziały specjalne. Wtedy padły pierwsze strzały, zabijając 3 demonstrantów. Iwan dostrzegł, że jego wolność była tylko marną iluzją. Zdecydował, aby walczyć. Walczył z policją, walczył o swoją wolność. W jego głowę uderzały kamienie, a w zasięgu metrów wybuchały kolejne koktajle Mołotowa. Rozmowy opozycji i rządu nie doprowadziły do porozumienia. Podczas spotkania Janukowicz nakazał użycie siły przeciw demonstrantom. Kompromis nie był możliwy. Rewolucja nie ustawała, wielu ludzi wzięto jako więźniów. Rozbierano ich w lasach w srogim zimnie, torturowano, a niektórzy po dziś dzień uznawani są za zaginionych. Iwan jednak wciąż walczył, walczył o swoją wolność. Wolność w wolnym i demokratycznym kraju. On i opozycja nie poddawali się i nie poddają się nadal. Wiedzą, co czeka ich, jeżeli zostaną złapani. Iwan wie, jaka jest cena jego działań. Zapłaciło ją już wielu zapisanych na kartach krwawej historii Ukrainy. Jestem pewien, że ten Iwan gdzieś tam jest. Tam na Majdanie. Iwan mógł być jednym z tych, którzy obalili pomnik Lenina. Ktoś może powiedzieć, że on jest tylko tworem mojej wyobraźni, ale dla mnie pozostaje symbolem wolności. Wolności w kraju iluzji i kłamstw, gdzie władza atakuje własnych obywateli. Tej prawdziwej wolności życzę moim braciom i siostrom na Ukrainie. Niech ich krzyk zostanie usłyszany. Niech zostanie dana im wolność, za którą płacą krwią i wolą walki, mimo świadomości jej kosztów. Tego pragnę dla Majdanu. Tego pragnę dla Ukrainy.